Witam Was bardzo serdecznie w ostatni dzień Adwentu. Jutro już Wigilia, dzisiaj 23 grudnia, piątek. Czytamy w Ewangelii o narodzinach Jana Chrzciciela. Wiemy, kim on był. Był tym, który zapowiedział Mesjasza w sposób bezpośredni. Jest ostatnim z proroków zapowiadających Jezusa. Wobec jego narodzin, w kontekście jego narodzin, dzieje się wiele znaków i cudów. Od tego cudownego, tej cudownej zgody między Zachariaszem a Elżbietą, to samo rozeznanie mają. Ma mieć na imię Jan. Przez rozwiązanie się cudowne języka Zachariasza, który był do momentu narodzin Jana niemową, otworzyły się jego usta, rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Po również znak cud, że wszyscy zaczęli opowiadać o tym, że to dziecko, które się narodziło, będzie kimś naprawdę wielkim. I puenta. Istotnie ręka Pańska była z nim, z Janem Chrzcicielem już od tych dni narodzin. Niewątpliwie Duch Święty za tym stoi. Szczególnie dotykają mnie właśnie te słowa dotyczące Zachariasza i Elżbiety. Możliwe, że komunikowali się wcześniej, ale niewykluczone, że też tak nie było, że po prostu Elżbieta mówi, będzie miał na imię Jan, a Zachariasz to później potwierdza przez ten napis na tabliczce, Jan będzie mu na imię. Tym znakom, temu działaniu Boga towarzyszy zdumienie, a nawet strach. Taka trwoga wobec majestatu Bożego, który zaczyna się manifestować. Może rodzić się w nas takie pytanie, jak ja reaguję wobec znaków, cudów, które się wokół mnie dzieją. Najgorzej by byłoby, gdybyśmy byli obojętni wobec tych znaków i cudów. Jeżeli reagujemy strachem, taką może nutką niepewności, to już jest coś. Najlepiej, gdybyśmy zachwycali się tymi cudami, znakami. Pomyśl, jak to jest z Tobą. Kiedy dzieje się wokół Ciebie coś cudownego, coś niesłychanego. Niezależnie od tego, czy to oczekiwałeś, czy nie. Jak reagujesz? Czy uwielbiasz Boga? Czy zdumiewasz się? Zachwycasz? A może wobec majestatu Bożego, a równocześnie Twojej grzeszności, pada na Ciebie pewien taki strach, który ma naprowadzić Ciebie do nawrócenia. Do jeszcze wejścia właśnie w uwielbienie. Zastanów się dzisiaj nad tym i poproś Ducha Świętego, aby pokazał Ci, jak masz reagować w chwilach cudowności, żeby nie wpadać w jakąś panikę czy sensację, ale aby wejść w modlitwę, głęboką modlitwę. Żeby to rzeczywiście był znak poruszający Twoje serce ku dobremu. Proszę Cię, Duchu Święty, na wzór dzisiejszych bohaterów, a szczególnie Zachariasza, który błogosławi Ciebie, błogosławi Boga po cudzie rozwiązania języka, proszę Cię, Duchu Święty, abyśmy też w odpowiedni sposób, z uwielbieniem na ustach, z radością w sercu, reagowali na te znaki cuda, które się wokół nas dzieją. Także te małe, przyziemne, codzienne. To, że jesteśmy zdrowi, że prawidłowo funkcjonujemy, że obudziliśmy się, że mamy kolejny dzień do czynienia dobra. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, w tym wszystkim, co Ty dla nas czynisz. Sprawa, byśmy mieli też taką świadomość, że Twoja ręka, Pańska ręka jest z nami, tak jak była z Janem Chrzcicielem. O to Cię dzisiaj prosimy. Moi drodzy, dziękuję Wam za to pochylenie się nad Słowem. Jaki fragment dzisiejszej Ewangelii szczególnie Was dotyka? I może takie świadectwo, jeżeli ktoś ma z Was, jak zareagowałeś wobec cudu, wobec tego, co się wokół Ciebie stało cudownego. Jeżeli masz takie świadectwo, napisz to w komentarzu. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Zapraszam do zrzutki. A także na kursy ewangelizacyjne, o których jest mowa w opisie tego filmu.
Pięknego, błogosławionego piątku, dobrego przygotowania do świąt, nie tylko tego przygotowania domu, stołu, ale nade wszystko serca. Z Panem Bogiem.